Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Pierwszy mecz drugiego sezonu Ligi 5 niestety zakończył się remisem, choć z drugiej strony bardzo dobrze, bo groziło nam znowu spadkiem. Ale gdyby nie Sinclair i jego zaskakujący gol, bo to był gol totalnie, dobitnie zaskakujący, który się odbił po obu słupkach i wpadł do bramki. No to było coś pięknego. Mogę nam nawet pokazać przed chwilą, jak zaraz mogę wam ukazać, jak on to strzelił. Raz przy piłce Xabi Alonso. Uderzenie w stronę bramki. Kurwa, dobrze! Nie wierzę! Już go wyzywałem, już mu kazałem stąd iść. Zmotywowałem go w taki sposób. Ale patrzcie, jak on to strzelił. To jest w ogóle niemożliwe. Piękny gol. Kurwa, piękny. No to jak widzieliście, no gol naprawdę bombastyczny. Ale mniejsza z tym. Zaczynamy. Tak, wszyscy gotowi. A właśnie, trzeba im dać tutaj jeszcze trening na wszelki wypadek, żeby nie byli zamotani. Okej, okay, jest git. I zaczynamy. Ale Sinclair naprawdę dobrze gra. Tylko kurde, trzeba na niego trochę nakrzyczeć i on zrobi angol leniwy, co mu się każe. No, szybko nam znalazło nawet wyjazdówki. Dobrze. Wziął białe, żeby się nie gubił. A co to tak mało zgraja? Co to? O kurwa. Coś ty, człowieku, zbudował. Idź ty do jakiejś izolatki, weź jakichś ciepłych sucharków i się zabij. Coś ty w ogóle zbudował. No ale Eto jest, więc Eto nie wolno lekceważyć. W każdej FIFA jest groźny. Będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Dobrze. Jezus. Zmartwychwstał i dośrodkował. O Boże. Ty, przecież nogą przekroczył linię. Powinien być gol, ale okej. Okay. FIFA nie ma goal technology, a tego brakuje. W 15 już jest. Uwaga, uwaga, Asaidi. Pięciogwiazdkowiec. Jak się hard rzucił. No naprawdę super. Dobra. Ture jaja. Ma twarde jaja i chce strzelić jak pierdolną. Ale mamy rożnego. Dobra, ta Dawidek. Wykąpany, nie strzelił. Niestety. Dobra, teraz tak. Teraz podanie. Jak Aguero podał? Lampard. No niestety zawalił. Zawalił sprawę. Ostatnio nauczyłem się ciągnąć zawodników za koszulki. I niedobrze, prawie Eto by nam strzelił. Won stąd Eto. Hart wyjeb to dobrze. Mam wrażenie, że jakoś FIFA 14 wygląda lepiej. A to chyba dlatego, żebym się naoglądał 15. Ture jaja dośrodkuje. Delikatnie. Z miłością. I nie udało się. I podał do Abate. Teraz podanie tutaj. Mamy szansę. Mamy to jeszcze szansę wygrać. Tylko kurde, trzeba uderzyć tak mocno, ale na was. Jak jeszcze raz tak zrobisz, to cię przybije do krzyża i już więcej nie zagrasz. Dobra, teraz tak. O kurde, jak on to podał. Śmiesznie i dziwnie zarazem. Uwaga, uwaga, o kurde, on, o Di Maria i Eto. Podanie, coś ty odjebał w ogóle. Dobrze, kryty był. Niedobrze. Teraz jest fuj niedobrze. Jak się tu czarny, jak hard obronił, no kurde ładnie. Nic mu nie dawałem, tylko dałem mu rękawice. I on tak broni, patrzcie. No, wychwycił. Co dla mnie jest niesamowite. Tylko teraz uważać. Niesamowicie to on może zaraz pierdolnąć. I no nie będzie za piękny. Lampard wyjebał jak chciał. Kurde. No jak w Afryce po prostu. Dobra, o Sinclair, chyba chce przeprowadzić kolejny atak, jak on to podał, niesamowite, Aguero, i Aguero strzelił, brawo, gol, kurwa zajebał,
No emocje sięgają zenitu. No Aguero, no podanie Sinclair pro. I teraz Aguero się napecił i no tego się nie dało obronić, nie? Aguero pięknie. I wygrywamy, na razie. Tylko trzeba uważać, bo Eto też może nam strzelić. Dobra, zabieramy Di Maria, David Silva do Aguero. Pobawimy się kiwkami, ale właśnie taka zabawa kiwkami się kończy zabieraniem piłki. Jezus na was! Do środku! I niestety wykąpany na straży. Teraz może podanie z góry. No i spalił czarny Ture jaja, bo to jak nic Ture tam stał. Dobra, na razie wygrywamy. I miejmy nadzieję, że przewaga się będzie trzymać. On to próbuje nas wykiwać po części. Lampard ładnie, ale trochę. No, sfaulował. Co? Aha, bo zaliczył ten faul od Lamparda. Co za łeb. Możeśmy dostali przywilej korzyści. Teraz uważaj, uważać trzeba, uważać. Dobrze, Kolarow w informie. Dobrze się sprawuje. No za mocno podałeś trochę. O, o, Aguero, Aguero! No ale kurde, no Ramos tutaj broni w chuj. Dobra. Ciągnąć go za koszulkę. Dobra. No won mi stąd. I teraz David Silva zjebał. Świetnie, świetnie. Ture też zjebał. Dlaczego? Bo jest czarny. Dobra, Mangala. Pięknie. Nie za pięknie. No ciągle źle podają. I to jest dalej ich błąd. No i nabił Lamparda. Gratuluję. Gratuluję. Di Maria, Di Maria. Teraz podanie. No Aguero. I Aguero biegnie, 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 biegnie. Biegnie pierdolnie. Jak kurde się odbiło i nabita. Ale było ładnie. Prawie że. Dobrze, Davidek Silva. Niech ktoś tu podbiegnie. No i Lamparda to skopali najchętniej. A nie. O, Sinclair. Lampard! O kurde. Chciał strzelić, ale no jednocześnie ma za mało. Dobra. No, tu na Pogbę uważać. Wyciep kąpany pięknie. Jesus na was. Biegnie i dośrodkuje. Jesus, Jezus na was. I ze spokojem dośrodkujemy. O, Sinclair. Kurde, chciał strzelić. W poprzednim meczu też strzelił. Gola ratunkowego. Ale chętny. Chętny do strzałów w ogóle jest. Dobra, Jesus na was. Teraz podanie. Dobra, Aguero. I kurde, no niestety. Aha, faulował. No w sumie, zaraz zobaczymy jak on to zrobił. Skopał mnie trochę. No. Kurde, podcina jak nic. I teraz zmiana Aguero. Dobra. A czym jak on pierdolnie? No kurde, kto musi do mnie dzwonić? Moment. Ja pierdolę. Moment. Dobra, wróciłem już. Jak możecie słyszeć, kciuk do mnie wpadł. A my już gramy Aguero, kolejna akcja. Dośrodkowanie. I pier... A zobaczysz powtórkę jak Aguero zawalił, czy pięknego gola strzelił. Czekaj no. A, Di Maria. Nie, 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 ostatnio za dużo FIFA oglądałem i samu i mam wrażenie, że ta FIFA wygląda ładniej. A po prostu, nie wiem, takie odnoszę wrażenia. Ale teraz mogą to doremisować. Ej, spalił. A co skrzacie się patrzysz? A możesz się jeszcze raz przywitać jak chcesz. Ma się. Dobra, i tak. A co to w ogóle za liga jest? Piąta liga. Powtarzam ją, bo niestety moje pojebane Chelsea przegrało dwa ostatnie mecze 4-0. Idioci. Czech już nic nie bronił. Spoko, i tak spadniesz. Jeszcze nie spadłem, powiem szczerze, a było blisko. I zaraz zobaczysz tego gola. Patrz, Aguero zapierdala. Podanie Sinclair, Aguero. I tego się nie dało bronić. O, a to jest The Sanctis, ale to już w dupie. To już w dupie, on obronił to. No, czekaj. Nic nie będziemy zmieniać.
dzisiaj taki wyjątkowy sorry, bo wiesz, my nagrywaliśmy ten mecz taki towarzyski i ja go przez przypadek usunąłem, bo miałem tyle plików. Ale... nie wrzuciłem. No nie, bo w ogóle zapomniało mi się, nie miałem czasu i pomyliły mi się pliki. Dobra, Lampardziątko, podanie do... A to jest nadal angielski skład? Tak, Manchester City. O kurde. No faulował mnie. A bo ja faulowałem, super. Czekaj. Znalazłem jakiegoś kolesia, który ma 50 coś zgrania, w ogóle skład zbudował jak z drewna. Nie wiem, no... Może robi coś na styli samo, tylko że bez zgrania. No to w ogóle wszędzie prawie czerwone kreski. Dobra, ale też ma kompanego. A który jest lidze? A ten, o którym mówisz, który jest lidze? No nie wiem, w której on jest lidze, on chyba też w piątej, skoro mi musiało go trafić. Tak, serio. Dobra, Sinclair. No, czemu on nie patrzy tej piłki rąbany? Pogba. Na razie prowadzę, ale wiesz, Gnój może mnie tutaj zaskoczyć. Ma tu Eto. 6 minut trwają. Co? 6 minut połowy trwają. Tak, po 6 minut. Sinclair. Szybko wykonany rzut wolny. I gówno. Pogba. O, Jezusek sobie wziął. Przeterminowane jajo! O kurde! Ale karny! Co za luj! Ja prosto ze szkoły po kurwa piątce z religii. Ale kurwa to jest to nie fair, bo nasz ksiądz jest taki, że kurwa tych co lubi kazał... Ciągnij Eto, czarnucha! No! Tych co lubi to kazał mówić... to znaczy jednej kazał powiedzieć tylko jedną tajemnicę. Aha. Brawo dla arbitra, wychwycił tego spalonego. Bodajże jedną, pierwszą światła. Są cztery tam tajemnice. Tak, wiem o tym, ale on jej kazał powiedzieć pierwszą światła. Aha. I dostała piątkę. Aha. Tylko za to, nie? Bardzo zajebisty temat związany z piwą. Ale dobra, w dupie. Znowu spalił idiota. Wiem. Ja wolę. Dobra, podanie. O ja i Aguero se podrzucił! I gówno, no. A mi się marzył kolejny gol z podrzutką. Ale może się też skończyć 1-0. O, se podkręcił. O kurde. Teraz uważać. I już zremisował. Samuel Eto. I samu też był Samuel Eto. Cztery bramki mu wjebał. No. Historia się będzie też powtarzać u mnie. Po tym golu mamy remis. Dobra, przebijaj. Szczerze przeczuwałem. Myślisz? No ostatnio też był remis. Sinclair strzelił w 90 minucie takiego gola, że odbiło się od dwóch słupków no i wpadło jeszcze do bramki. Z twojego teamu? Co? Z twojego teamu? Tak. Z Manchesteru City. Znowu ma piłkę. O kurde. O... Czy to wykorzysta? I ładnie. To nie, no nie złapałby tego raczej. O dziwo, bo ty często mi lobowałeś, jak graliśmy Pogba. I jakoś Neuer to pytał. Ale to Neuer, a to jest hard. To są inne ligi w ogóle. A szczerze porównowując tego Neuera od Harta, to Neuer, no to jest naprawdę liga światowa pod względem pozycji bramkarskiej. Jak? Jest Fox, nie? Pewnie jest. I niestety mi wybił piłeczkę. Hart wyciep. A LG zapłaciło ci za reklamę? Co? A LG zapłaciło ci za reklamę? A niby dlaczego? LG. Nie, po prostu... Tak sobie, bo zawsze mogę zmienić. Bo jest... Wiem o tym, ale ja sobie mówię, że tak żartuję, nie? Nie, po prostu dlatego, bo dostałem pierwszy dodatkowy telefon LG, dlatego tak nazwałem sobie. Di Maria. A ja mam. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Ja nie będę mówić firmy, bo jeszcze... Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka mogła zakończyć się utratą bramki. Dobre podanie. O kurde. Prawie bym strzelił. Ale wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu.
Tak, na pewno. Nie można powiedzieć, by był to udany, stały fragment gry. Aguero. I biegnie, biegnie, biegnie. Cały czas biegnie. Nie wierzę. Noż, kurde. Teraz podaj. Sinclair. Kolarov. I co, Aguero, leżysz? I jak zajebał, kurde, chyba zabił tego bramkarza, zobacz. Co on odjebał. Patrz, to zabił prawie bramkarza. Rękę mu odciął. Dobra, rożny. Kurde, obronił. Zdecydował się dośrodkować. Ej, Ture, co ty robisz? W dalszym ciągu remis. No, to jest niestety, jak widzimy, piłka. Aha, sprawdzasz ten dyktafon. Pogba. Dobra, zawala ta się w tym szła. Aha. Ładnie przejął piłkę, ale. Ładnie. Co ten na was zrobił? Ta dośrodkuj! No i kurde, bardziej w bramkarza to było. Naprawdę mocny. Dobra. Kurde, się już tak wyrąbał. Nic nie mogłem z tą piłką zrobić. Co ty robisz? Weź zgaś tą latarkę. Dobra. Ture jaja. Nie robi tego. Dobra, dośrodkuj. I nikogo tam nie ma. Super. No. Skoro mówisz, że to się ma zakończyć remisem, to dzięki. Sergio Ramos. 5 minut zostało. No, tam już nie całe. Od, no, koło tak minuty może utrzymuje się wynik. Kurde, co oni odwalają? No właśnie nie, no, czasami to oni głupie rzeczy robią, tak nieświadomie. Boty rąbane. Kurde, niedobrze, niedobrze. Ale kurde, przynajmniej umieją te przewrotki robić. Efektowne to zagranie piętą. Dobra, idę sobie po prostu wolnym krokiem. Mógłbyś postępować. Jebut! Mogłeś prostopadle i mogłeś strzelać z tym, co się tam wychodzi. Czekaj. Tak, widzisz, on już tam prawie wychodzi, mogłeś prostopadle. Nie, jeszcze przeszkadzał. No ale obrońca... Dobra, teraz... I tu rejaja. Dobra, ja nic nie mówiłem, że będzie. Nie masz dowodów. Wiem, to był mój wpływ. Ten gol, którego oglądamy właśnie w powtórce, może dać co? Masz dowód, że mówię, nagrywasz. No właśnie. Żeś wbił akurat po końcu pierwszej połowy. Coś nieprawdopodobnego wydawało się, że remis jest pewny, a tymczasem strzelili bramkę, która daje im chyba zwycięstwo. Di Maria. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Co? To jest folk Niemiec? Tak. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Mm. Być może uda im się wyrównać. Dobre przejęcie podania. Kurde, się tak bronią, że nie da zrobić trzeciego. Nie, on teraz strasznie napastuje, ale nie uda mu się, bo to będzie jedno z ostatnich. Di Maria. Wiesz, sędzia potrafi w chuj przedłużyć mecz. No a czasem jest typowa ostatnia szansa, kurwa. Momentami jest tak, że będzie 90 minuta, przedłuża tak, że jeszcze będzie rożnie i mi z główki. I tak się potem kończy. A pomyślasz, ja mam szansę na kontra. Dobra, tak czy inaczej, przeciwnik nie sprawia mi większych problemów. Manchester City, mam wrażenie, się lepiej spisuje na Aguero. Ocena meczowa. Ale ktoś inny jest zawodnikiem meczu. Aha, jego bramkarz. Ja ile tam wyłapał? 10, a mój tylko 6. Ale też bronił. Dobra, to dziękuję za obejrzenie. Akurat jeszcze kciuk wpadł. A zdarza się. Tak, zdarza się. Co będziemy ukrywać? O, tak, bo zdobyłem 45 level i premia 1000 razy 15 meczy. To akurat mi się więcej kopsnie, może... mi się potwiera paczki, 4 punkty. No miałem już być w tej czwartej lidze, ale Chelsea już się tak rozleniwiło, że nawet już Piotrek nie zaraz zagrał. Powyżej 10 to nie spadniesz, tak? Tak, jak będę nie, jak będę miał właśnie 10 punktów, to nie spadnę. Aha. To już będę... A jak będziesz mieć to 19 punktów, to co? No to będę miał tytuł i tytuł mistrza ligi piątej i dużo końców, najwięcej właściwie już końców. Dobra, to dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, yo! Hello.